w dawniejszych czasach, zdrowych czasach, czarownice, nierządnice, kurwy, prostytutki szły pod kamienie albo były palone. Tak było w zdrowym społeczeństwie. Wystarczy tylko taka jedna czarownica i ona sieje te swoje demony, na przykład na dziewczynki, bo tu najważniejszy to jest przykład. Małe dziewczynki nie są takimi czarownicami. Uczą się od starych czarownic, jak zaczarować sobie faceta. Obrońcą czarownic, nierządnic, prostytutek. Kto jest? Jezus. Jezus Maria. Obrońca czarownic? Tak. To jest obrońca burdelu, ponieważ tamta nierządnica według tamtego zdrowego prawa powinna pójść pod kamienie. A on co powiedział? Ja w niej winy nie widzę. Kobietę pochwycono właśnie na cudzołóstwie. Według prawa mojżeszowego powinniśmy kamienować takie kobiety. Co ty na to powiesz? Ten z was, który jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. Nikt z nich cię nie potępił? Nikt, panie. I ja ciebie nie potępiam. I to jest właśnie chrześcijaństwo. Wprowadzanie burdelu NWO. Nauka wybaczania. Prawa życia nie wybaczają, bo cokolwiek robimy, zawsze te prawa dążą tak, żeby była równowaga.